Cześć, dzisiaj witamy Was z budynku dawnej parowozowni Kolei Wilanowskiej. Zapraszamy. Tutaj kuchnia i okap nawet. Kolejne pomieszczenie, gdzie wjeżdżały parowozy. W ogóle byście z pewnością nie powiedzieli, że to była parowozownia. Zaraz opowiem trochę historii tego miejsca. Pójdziemy sobie po schodach. Zobaczcie. No niestety padła nam lampa wideo, więc musimy używać dzisiaj zwykłych latarek. Tu od razu zobaczymy sobie strych. Zobaczcie, stół, jakaś miska tam leży. Tutaj sobie wejdziemy. Tu jakaś łazienka chyba była. Tu nawet jest wanna, umywalka, sedes, terma. O, i kubuś puchatek jest. Typowe pomieszczenie mieszkalne. Tu jakiś schowek po prostu. Kolejne pomieszczenie mieszkalne. I tutaj łazienka była. Kolejna kuchnia węglowa. Budynek powstał przed wojną, ale funkcję parowozowni pełnił bardzo krótko, do roku 1936. Wtedy to cała infrastruktura Kolei Wilanowskiej została przejęta przez Kolej Grójecką i przez kilka lat istniało tutaj zaplecze materiałowo-techniczne dla służb drogowych, a po wojnie istniała tu po prostu kamienica mieszkalna, ludzie mieszkali i najprawdopodobniej w roku 2011 ten budynek został opuszczony. Także budynek ma rodowód kolejowy, chociaż praktycznie była to kamienica mieszkalna. Tutaj sobie zobaczymy jeszcze ten strych. Zobaczcie. Nie, nic szczególnego takiego. Praktycznie jedynym takim śladem zdradzającym pierwotny kolejowy charakter obiektu to są te łuki, zobaczcie. Cztery takie łuki, cztery były wjazdy dla wąskotorowych parowozów i z drugiej strony jest to samo. Taki krótki dzisiaj film dla Was o opuszczonej parowozowni. Mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli tak, to wpadajcie czasem na nasz kanał, a jeżeli będziecie chcieli zwiedzić tą parowozownię, to tylko taka informacja, mieszkają tu osoby bezdomne. Taka informacja dla Was. My ich oczywiście, tych bezdomnych, tu nie filmowaliśmy. Także dziękuję za obejrzenie. Cześć!